Jak powiedziałem, kiedy przychodzimy do kościoła, chcemy być w zborze zbudowani, zachęceni, podniesieni. Chcemy, żeby jeden członek drugiemu dodawał posiłku, zachęty, aby jeden drugiego wspierał i mówił o tym, co Bóg, co odbiera od Boga dla drugiej też osoby, tak aby ta osoba była podniesiona i zbudowana. Taki jest cel. Bóg jest wielkim budowniczym. Bóg zbudował wszystko, absolutnie wszystko. Cały świat misternie utworzył. Wczoraj chyba, czy przedwczoraj przeczytałem, że naukowcy mówią, że stwierdzili, że świat, wszechświat jest jeszcze większy niż im się wydawało. Wiecie, ale Bóg jest nieograniczony. Takiemu Bogu służymy. Do takiego Boga należymy. Takiego Boga miłujemy. I taki Pan nasz przyjdzie w fale, aby nas zabrać, kochani. To jest wielka rzecz, którą On dla nas uczynił. Kiedy tak rozmyślam i tydzień temu dowiedziałem się, że nasza wnuczka była na nabożeństwie. Przyszła. Przyszła. I ja sobie wyobrażam, jak ona dreptała tymi... Wiecie, ale kiedy usłyszałem, że była, tak gdzieś w moim sercu taka radość wypełniła moje serce. Że nasze dzieci, nasze niemowlęta, najmniejsi mogą być przynoszeni do zboru Pana przed Jego oblicze. To jest łaska i to jest coś wielkiego. Kiedy przypominam sobie, jak jechaliśmy tutaj do zboru, czy jeździmy tutaj do zboru i jedziemy tą, nie wiem, Trauguta, nie Trauguta, za świętą Barbarą, jak się skręca tam kościołem. I prawda, jedziemy i patrzę, jak nasza siostra ze zboru, ona ma dwójkę takich szkrabów małych, a jeszcze trzecie w wózeczku, teraz już ma czwarte. Prawda, i ona idzie od samego dworca, aby być na nabożeństwie, aby być na zgromadzeniu. Mówimy, zabierzemy cię, albo daj te dzieci, albo jakoś ci pomoże. No, nie, pastorze, dojdziemy. Dojdziemy. To jest coś wielkiego i coś wspaniałego. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić o duchowej dojrzałości. Chciałbym mówić, w jaki sposób chrześcijanin, Boże dziecko, może osiągać duchową dojrzałość. Bo chcę wam powiedzieć, że wielu ludzi w zborach może uważać się za dojrzałych, a takimi nie są. Bardzo często ludzie, którzy mówią, że są dojrzałymi, bardzo dużo im do tej dojrzałości brakuje. Tak samo bardzo często jest, jak ludzie mówią, że oni są duchowi, a inni nie. Bardzo dużo im w tym momencie wydają świadectwo, że brakuje im do prawdziwej duchowości. Bo wiecie, między innymi prawdziwa duchowość polega na tym, że widzę ciągle tą moją małość wobec wielkości i świętości Boga. I chociaż tak wiele może poznaję z Bożego Słowa, to ciągle muszę wyznać, tak mało wiem. Oczywiście, że wiemy rzeczy, które są zasadnicze, fundamentalne i nie możemy tych rzeczy naruszyć. Nie możemy ich zburzyć, bo one są fundamentem dla życia każdego Bożego dziecka. Ale jak ktoś powiedział, że kościoły są pełne niedojrzałych albo pełne chrześcijan, którzy nie wzrastają w Bogu, którzy nie czynią żadnych postępów w Bogu. Kiedy patrzymy do Bożego Słowa, możemy powiedzieć, że nie jest to nic nowego, że jest to coś, co jest jasno i wyraźnie przedstawione w Bożym Słowie. Przecież omawialiśmy pierwszy list do Koryntian przez wiele, wiele miesięcy i tam mogliśmy zobaczyć, jak nawet charyzmatyczni, odrodzeni chrześcijanie, a oni mieli problem z dojrzałością. Oni mieli problem z takimi elementarnymi rzeczami, które wydarzały się w ich życiu. Wiecie, im dłużej patrzę jakby z perspektywy wieku, służby i wstecz, czasami jesteśmy tacy zapędzeni, żeby coś robić dla Boga, byle robić coś dla Boga. Ale ja wam powiem, że nie tylko mamy coś robić, ale niesamowicie ważne jest, jak to robimy. Zgodzicie się ze mną? Jak służę Bogu? Jakie są moje motywy służenia Bogu? Z jakim sercem służę Bogu?
Ja myślę, że wielu będzie, czy możemy doznać rozczarowań, kiedy przystaniemy przed Panem i powiemy taką całą listę: Panie, popatrz, co ja byłem zaangażowany albo byłam zaangażowana. A Bóg mówi: ale serce moje, dziecko, było niezmienione. Twój charakter, twoje wnętrze nie doznawało żadnego wzrostu ani przemiany. I wtedy ktoś może powiedzieć tak, albo Pan może nam powiedzieć: choćbym całe mienie wydał na spalenie, choćbym rozdał wszystko ubogim, a czego bym nie miał? A nie miałbym miłości, to po prostu to jest puste i próżne. Ważne jest, abym umiał zaglądnąć i patrzeć i pozwolić Duchu Święty: pozwól mi zobaczyć, jak ja wyglądam w Twoich oczach. Bo jak ja wyglądam w moich oczach czy innych oczach, to jest inna sprawa. Ale tak naprawdę przed Bogiem liczy się to, jak On mnie widzi. Jakie On o mnie wydaje świadectwo. To, że ja o sobie wydaję takie, a nie inne świadectwo. Wiecie, słyszałem różnych ludzi, którzy potrafili zanegować cały zbór, a siebie postawić ponad, mówiąc: tylko ja albo kilka z nas jest tutaj świętych w tym zborze. To tylko my słyszymy i rozumiemy, co Pan mówi. To jest obraz ogromnej, bardzo niebezpiecznego duchowego stanu w życiu człowieka, który coś takiego nie ma w nim za krzty pokory, aby zrozumieć, że przecież Pan Bóg przemawia do swojego ciała, do swoich dzieci. Oni mają także z Nim relacje i mają z Nim społeczność. A więc kiedy rozmyślałem nad tym nabożeństwem dzisiaj, I cały czas gdzieś to jest w moim sercu: mów o dojrzałości, mów o tym, aby ludzie wierzący wzrastali, aby zrobili wszystko, aby wzrastać. Kochani, nie wiem, co myślicie o sobie, ale ja muszę powiedzieć: Boże, ja potrzebuję wzrastać, ja potrzebuję przemiany, ja ciągle potrzebuję tego, abyś Ty wziął i tak jak ten krzew winny, pamiętacie, co tam ojciec robi? On tam obcina. On tam obcina, to boli czasami. Obcinanie nie jest przyjemne czasami, ale On to robi z wielką miłością. Tam jest, efekt jest taki, abym większy owoc wydał. Tak? Wszystko to, co Bóg robi względem ciebie i mnie, to jest wyraz Jego miłości. Bóg ma jedną motywację, którą jest miłość i Jego świętość zarazem. I te dwie rzeczy nie mogą być zachwiane, coś kosztem czegoś, bo Bóg nie jest ani w połowie miłością, ani w połowie świętością. Bo Bóg jest 100% święty i 100% jest miłością. I kiedy przychodzimy do takiego Boga, to nie przychodzimy do części Boga, ale przychodzimy do Boga, który właśnie takim jest. Kiedy dziecko przychodzi na świat i kiedy Milenka się urodziła, wybaczcie, że tak, kiedy Milenka się urodziła, to my teraz wszyscy robimy wszystko, żeby oczywiście nie zastąpić ojca i matki. Musimy im przecież pozwolić się nacieszyć ich dziecko. Ale żeby to dziecko rosło. I kiedy coś tam się dzieje i telefonujemy i rozmawiamy, to wszyscy jesteśmy przejęci, bo chcemy, żeby dziecko wzrastało, żeby stawało się silne, żeby było zdrowe. I moi drodzy, takie jest pragnienie Boga względem nas. I kiedy otwieramy list do Efezjan, 4 rozdział, kiedy Pan mówi, co dał Kościołowi i tam mówi o urzędach apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i pasterzy. On mówi: Bóg w swojej miłości, Chrystus w swojej miłości dał Kościołowi te urzędy, tych ludzi jako dary. Po co? Lecz między innymi, 15 wiersz, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Zwróćcie uwagę, to jest cel, to jest pragnienie. Dzieci Boże mają wzrastać, ale nie wzrastać na
obraz, na podobieństwo tego świata, sposobu myślenia tego świata. Bo przecież z tego świata zostaliśmy wyprowadzeni, wyrwani, prawda? My już nie należymy do tego świata. Nie jesteśmy częścią tego świata, ale mamy wzrastać według wzoru do poziomu tego, który jest głową. On jest tym wzorcem, on jest tym, na którego podobieństwo dzień po dniu doznajemy przemiany, aby być do niego podobnymi. Dlaczego to jest takie ważne? Moi drodzy, dlatego, że Słowo Boże wyraźnie mówi, że kiedy Pan przyjdzie, kiedy przyjdzie, to przyjdzie po tych, którzy są pełni nadziei, pełni ufności, pełni oczekiwania na Jego przyjście. On nie przyjdzie po tych Bożych dzieci, które zapomniały o Nim, które porzuciły relacje z Nim, które nie dbają o relacje z Nim. Bo przecież to przypowieść o pięciu mądrych i głupich pannach coś nam mówi, na coś nam pokazuje. Oto mamy być gotowi, bo nagle rozlegnie się krzyk. Oto oblubieniec. Tak więc ważne jest. Ważne jest też z innego powodu. Zresztą wszyscy ludzie dzisiaj na świecie powinni to słyszeć jasno i wyraźnie. Sąd Boży przychodzi. Zgodzicie się ze mną? Moi drodzy, Łukasz zapisał w Dziejach Apostolskich tak. Bóg prawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Dlaczego? Gdyż wyznaczył dzień, którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Zwróćcie uwagę, ja nie słyszę tego rodzaju kazań dzisiaj. Jakby w ogóle życie na tej ziemi miało upływać w jakimś takim dziwnym atmosferze. Oto Biblia wyraźnie mówi, zostałeś wyratowany i zostaliśmy wyratowani spod gniewu i sądu Bożego. Zgodzicie się ze mną? Ja byłem pod gniewem i sądem, dopóki nie oddałem mojego życia Chrystusowi. A więc cała ludzkość, jeżeli ludzie będą szli przeciwko temu, w pewnym momencie na pewno spotkają się zamiast z miłosierdziem i łaską, którą teraz Pan chce okazać ludziom. Spotkają się z Jego gniewem, z Jego sądem. I wielu będzie wołać, pamiętacie, co mówi prorok Izajasz? Góry i pagórki, padnijcie, przykryjcie nas przed nadchodzącym gniewem tego, który przychodzi. Tak więc dzięki łasce Pana, ty i ja mogliśmy wyjść spod tego gniewu i sądu. I dzięki łasce Pana On ten sąd dokonał na swoim Synu Jezusie Chrystusie na krzyżu Golgoty. I myśmy to przyjęli, jesteśmy teraz uratowani od tego sądu. Ale muszę wam powiedzieć, ani żadna dobroć, ani żadne dobre inicjatywy, żadne prospołeczne rzeczy nie są w stanie nikogo przed obliczem świętego Boga wykupić, jeżeli ludzie odrzucą tego, którego On dał jako jedynego Zbawiciela i Pana. Tutaj Słowo Boże jest jednoznaczne. Dlatego jest powiedziane, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. A potem będzie sąd i objawienie na samym końcu mówi o tym ostatecznym sądzie, gdzie już wszyscy powstaną z tego wielkiego ucisku, gdzie wszyscy powstaną i kto nie był zapisany w księdze życia, ten był wrzucony do jeziora gorącego ogniem i siarką. A więc Bóg już postanowił sąd. Ale dał nam teraz te 2000 lat i więcej czasu łaski i miłosierdzia. Wiecie dlaczego? Bo w naturze Boga jest to, bo On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Słowo Boże mówi, że miłosierdzie Boga poprzedza sąd. A więc zanim Bóg wyleje sąd, Bóg robi wszystko, aby daną osobę od tego sądu uratować. Amen? Aby od tego sądu uratować. I to właśnie uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie. Cóż pomoże człowiekowi? Choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej
poniósł szkodę. I tego musimy być świadomi. Jeżeli ludzie odwracają się od Boga, pełnego łaski i miłosierdzia, spotkają się z Jego sądem, z Jego sprawiedliwością. Zamiast przyjąć łaskę, oni odwracają się od Boga. Z drugiej strony, to mi mówi, skoro On nas tak umiłował, On nas tak umiłował, jak bardzo my powinniśmy Jego miłować. Moi drodzy, inaczej, wiecie, Ewangelia czasami jest trudna, a powiem wręcz bardzo trudna. Jest wymagająca, że musimy dokonywać bardzo czasami drastycznych decyzji w naszym życiu. Bo jak zrozumiemy to? Kto by miłował bardziej? Ojca, matkę, braci, siostry, synów, córki, wnuków, wnuczki, niż mnie. Co jest dalej napisane? Co jest napisane? Nie jest mnie godzien. Czy wiecie, że Bóg oczekuje, że On będzie zawsze na pierwszym miejscu? Że kiedy będziesz miał dylemat, kogo wybrać, Jego czy rodzinę? Kosztem Jego czy rodziny? On mówi tak, kto nie miłuje mnie bardziej. My wszyscy rozumiemy, że mamy miłować. Jeżeli miłujemy Boga, zawsze będziemy miłować naszych bliskich. Amen? Zawsze. Bo Bóg jest miłością. W Nim jest miłość. Ale kiedy mam dokonać wyboru, kiedy po moim nawróceniu musiałem dokonywać dzień po dniu wyborów, kiedy stałem przed moją kochaną mamą, bo taką dla mnie jest, ona jest moją mamusią. I chociaż moi rodzice mają 80 lat czy ileś, kiedy mój tato jeszcze żył, myśmy mówili tatuś, tatusiu, mamusiu. I my się tego nie wstydzimy, bo to jest szacunek dla naszych rodziców. Mamy ich miłować, chociaż gdzieś w pewnym momencie nasze drogi się będą rozchodzić, to ciągle mamy ich szanować i miłować. I kiedy stałem i musiałem dokonywać wyborów, albo Ewangelia, albo Chrystus, albo mój tatuś i moja mamusia i moja rodzina, moi bracia, to ja sam stałem i płakałem i mówiłem, kocham was, ale bardziej kocham Jezusa. Ja nie mogę tego zrobić, czy tam pójść, czy w ten sposób postąpić, bo wiem, że Jemu się to nie podoba. Kto mnie miłuje? Kochani, my codziennie dokonujemy wyborów. Kogo bardziej miłujesz? Czy miłujesz Pana, czy innych? Dzieło, które czynisz, czy Pana? Pracę, czy Pana? Ciągle dokonujemy wyborów. I chcę wam powiedzieć, to ma niesamowity wpływ na duchowy wzrost dziecka Bożego. Bo jeżeli ciągle będziesz rozdarty, albo nie będziesz wybierał za każdym razem, albo najczęściej nie będziesz wybierał Pana, inne rzeczy, to on może odejść zasmucony. To nie będziesz miał wzrostu, nie będziesz przeżywał radości w Duchu Świętym. Nie będziesz miał Bożego pokoju, który płynie z relacji i bliskiej społeczności z Nim. Taka ogromna próba spotkała Abrahama. Kto właśnie bardziej miłuje? Abrahamie, weź swojego syna Izaaka, swojego umiłowanego i idź i złóż go na ofiarę. Jedyny taki przypadek, gdzie Bóg żąda, weź i złóż go na ofiarę. Ojcze, gdzie jest ofiara? Bóg sobie upatrzy, synu. Wiecie, to jest coś niesamowitego. Abraham w swoim wnętrzu, w swoim sercu dokonał wyboru. On wybrał pomiędzy posłuszeństwem, uhonorowaniem Boga, czy też swojego syna. I on był gotów. List do Rzymian, 4 rozdział, wyraźnie nam mówi, że Abraham jakby z umarłych wziął swojego syna. I wiecie, co tam się wydarzyło. Pytanie jest jedno.
kogo bardziej miłujesz. Jeżeli chcę duchowo wzrastać, muszę sobie przypomnieć o tym największym, pierwszym przykazaniu. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, sił, myśli, ze wszystkiego. On będzie centrum. A jeżeli On będzie centrum, te wszystkie inne rzeczy w Jego mocy będziemy mogli wykonać tak, jak powinniśmy. Wtedy żona będzie mogła miłować męża tak, jak powinna i mąż żonę będzie miłował tak, jak powinien, dzieci rodziców, a rodzice dzieci. Zgodzicie się ze mną? Jeżeli ja z Nim mam relację, głęboką relację miłości do Niego, to gwarantuję wam, że On, który jest źródłem wszelkiego duchowego zaopatrzenia, będzie wylewał łaskę za łaską, miłość za miłością, abyśmy mogli czynić to, co Jemu się podoba. Bo nie żyjemy już z własnej mocy i siły, ale żyjemy z Jego siły, Jego mocy. On jest w nas. A pamiętacie, jak tutaj w czwartek była mowa o tych trzech młodzieńcach, którzy byli wrzuceni do pieca. Oni musieli dokonać wyboru, co jest ważniejsze, posłuszeństwo Bogu, Bóg, czy też zachowanie swojego życia. Na szali było ich życie i na szali było posłuszeństwo, które jest wyrazem miłości do Boga, praktycznym wyrazem miłości do Boga. I wtedy oni powiedzieli, wiecie, tam nie było nawet chwili zawahania. Nie wiem, gdzie był Daniel w tym momencie, ale ci trzej młodzieńcy, temu posągowi, który wysokość mierzył sobie na 30 metrów, szerokość 3 metry, ten słup, który był postawiony, on mówi, my się twojemu złotemu posągowi królu nie będziemy kłaniać. A to jest śmierć. Wrzućcie ich do pieca, rozpalcie 7-kroć bardziej. Wiecie, dokonujemy wyborów. Jeśli chcę być z Panem, jeśli chcę miłować Pana, jeżeli chcę być z Nim w relacji, to dokonuję wyborów i czasami jest to wybór bardzo jakby potężny w swoich skutkach. Pewien chrześcijański pastor został wezwany na przesłuchanie przez władze komunistyczne. Był zastraszany. Mówią, zobaczysz, co zrobimy z twoją żoną, z twoimi dziećmi. Ale on wtedy mówi, im więcej on mnie straszył, ja w moim sercu miałem jeszcze większy pokój. I wtedy ten komunista, ten, który tam go wezwał na to przesłuchanie, chciał go zastraszyć, tak patrzy na niego, mówi, nie boisz się mnie, co? On mówi, nie, nie boję się. Co chciałbyś mi jeszcze powiedzieć? A on wtedy zaczął mówić o tym, jak on doświadczył łaski i mocy Bożej. Jak spotkał się z Jezusem. I wtedy ten, który miał go zastraszyć, mówi, pomódl się o mnie. Pomódl się o mnie. Wiecie, kto miłuje bardziej? Czy życie, czy bliskich? Gdzie człowiek musi w pewnym momencie dokonywać radykalnych decyzji, aby okazać Bogu posłuszeństwo bądź nieposłuszeństwo. Dlatego też Bóg wzywa ludzi do pojednania z sobą. Ciągle Biblia mówi, że Chrystus nie przychodzi tylko dlatego, że nie chce, aby ludzie zginęli. Tak właśnie kończy się drugi list Piotra. Niektórzy mówią, że zwleka Pan z przyjściem, ale Pan nie zwleka, bo Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, aby ludzie przyszli do upamiętania. Taki jest cel. Tak więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak wielka jest miłość Boga do nas, która objawiła się w Chrystusie, w Jego ofierze, w tym cierpliwym oczekiwaniu na człowieka, tym dawaniu szansy człowiekowi, aby on mógł być uratowany. Kiedy Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy stoi i mówi to, pamiętacie, jak on mówi? Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Tam jest użyte słowo skolios, tego skrzywionego w swoim myśleniu, postępowaniu, zachowaniu pokolenia. Ludzi, którzy zupełnie idą w innym kierunku niż tak, jakby Bóg oczekiwał. On nie mówi, ratujmy pokolenie. Mówi, ratujcie się spośród tego złego pokolenia. A więc kto usłyszy jego głos,
Kto usłyszy Jego wezwanie, niech szybko wstanie i biegnie przed Jego tron i prosi Go, aby Bóg mu przebaczył, aby Pan go oczyścił, aby Pan go przyjął, aby mógł być w społeczności z Bogiem, aby teraz czerpał z miłosierdzia i łaski i był zachowany od sądu, który nadchodzi. Wierzycie, że sąd nadchodzi? Czy wierzycie, że sąd nadchodzi? Ale Bóg ratuje ludzi spod tego sądu. Przyjdę rychło, Pan mówi do kościoła, do zborów. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Bóg mówi tak, że w pewnym momencie nie wymarzę imienia Jego z księgi życia, zwycięzca, ten, kto będzie do końca wierny, nie wymarzę imienia Jego z księgi życia. A w liście do Hebrajczyków pośród prześladowań opisywanych on mówi tak, ale my wierzymy, my zachowujemy wiarę, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. My nie należymy do tych, którzy zawracają z powrotem do grzechu, aby zginąć. Zwycięzca nie zazna szkody od drugiej śmierci. A wiecie, co jest drugą śmiercią? Mówiliśmy o to przy zmartwychwstaniu z listu do Koryntian. Ta druga śmierć to jest jezioro gorejące ogniem i siarką. To jest wieczne potępienie, zwycięzca. Tak więc Bóg nas wyratował. Jesteśmy ukryci w Chrystusie. I codziennie ty i ja sprawujemy swoje zbawienie. Tak jest napisane. I oto Pan oczekuje, że będziemy wzrastać w Niego. Będziemy czynić postępy. Kiedy patrzę na postawę apostoła Pawła, jego stwierdzenia do różnych zborów, to tam czytam, jak on mówi, ja zabiegam z gorliwością Bożą o was, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, abyście wzrastali w Panu, w dobrym uczynku i w Panu. To jest słowo skierowane do zboru. Kolosan, do Koryntian on o tym mówi. Do Kolosan mówi, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście czynili postępy. Do Tesaloniczan mówi, jak ojciec dzieci swoje napominaliśmy, czyli zachęcaliśmy, dodawaliśmy otuchy, świadczyliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga. Widzę taką pasję w sercu apostoła Pawła, tego, który zakładał zbory z łaski Bożej, jak on mówi, to nie jest wszystko, że oni się nawrócili, że oni teraz są zborem, ale ja teraz cały czas dokładam wysiłków, starań, modlitwy, usługiwania, nauczania, aby oni wzrastali, stawali się mocnymi w wierze, w poznaniu Pana jeszcze głębiej i głębiej. Kochani, to nam coś mówi. To nam mówi, że Pan pragnie widzieć twój, mój wzrost. Pan pragnie widzieć ten właściwy progres, ale wzrastając pod każdym względem w Niego, w Chrystusa. Wzrastając pod każdym względem w Niego. I teraz kilka rzeczy chciałbym powiedzieć, co powoduje. Już między innymi wspomniałem o posłuszeństwie. Kiedy dokonujesz wyborów i okazujesz posłuszeństwo i przez to posłuszeństwo mówisz, Bóg jest na pierwszym miejscu. Ja Go umiłowałem ponad wszystko. Nawet ponad moich najbliższych. On jest na pierwszym miejscu. I tutaj nie pozwolę się z tego miejsca usunąć. Chcę pozostać wierny Bogu i przy Bogu. Jeden z liderów powiedział coś takiego, że ten duchowy rozwój, wzrost nie działa w sposób jakiś taki, wiecie, nieuświadomiony, nie działa w sposób przypadkowy. Nie znaczy, że jednym się przytrafi, a innym się nie przytrafi. To tak los, prawda?
To nie ma nic wspólnego z takim dobrym, pozytywnym losem czy negatywnym losem. O, akurat temu się udało, no jakoś tak dobrze trafił i on wzrasta. A tamten nie wzrasta. Ta wzrasta, a ten nie wzrasta. To nie ma nic z tym wspólnego. Ten duchowy wzrost, ten duchowy rozwój Bożego dziecka dokonuje się w sposób świadomy, kiedy nasza milenka będzie większa. Będziemy ją uczyć. Rodzice będą ją uczyć. Myślę, że od dziadka, no, jak będę dopingował mecz, to będę inaczej będę musiał reagować. Bo zbyt emocjonalnie reaguje. Prawda? Nie posądzajcie mnie o jakieś niewłaściwe, brzydkie słowa, no. Ale mogłoby być lepiej. Czasami. W każdym razie ona będzie słuchała, będzie się uczyła i z czasem coraz bardziej świadomie będzie podejmowała własne decyzje. A więc ten duchowy wzrost polega na tym, że musimy, powinniśmy być zdeterminowani, aby wzrastać. To znaczy, że sam mówisz do siebie: Andrzej, musisz wzrastać, musisz czynić postępy. Wiecie, wystarczy, że staniemy w miejscu, to wiecie, jakie jest powiedzenie, że kto stoi w miejscu, to się cofa. To się cofa. Jak to jest, że chrześcijanie nawracają się? Ja wierzę tak, że jeżeli się ktoś szczerze nawraca, to on miłuje Pana, miłuje Słowo, on kocha się modlić i miłuje Kościół, on biegnie do Kościoła, tak jak ostatnio Agnieszka nam mówiła i w tym świadectwie mówiła, jak ja bym pragnęła, żeby to było dłużej i częściej. To co się dzieje później? Co się dzieje później? A Bóg nie chce tego, Bóg chce, żebyśmy wzrastali, żebyśmy byli świadomie zdeterminowani, aby wzrastać. Bez tej naszej codziennej decyzji, nastawienia, posłuszeństwa, wysiłku i determinacji, aby wzrastać w poznawaniu Boga, w wierze i miłości, nie będziemy wzrastać, moi drodzy. Pamiętacie, jak jest napisane w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, że Bóg w Chrystusie ubłogosławił, tak, nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, tam jest, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury, tak? Jesteśmy uczestnikami boskiej natury, to jest fakt. Ale zaraz dalej jest powiedziane, dlatego też, co tam mamy zrobić? Uzupełnijcie waszą wiarę, pamiętacie? Bądźcie zdeterminowani, uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, poznaniem, wytrwałością, prawda, powściągliwością, braterską miłością i Bożą miłością. A więc Piotr tam pisze, słuchajcie, jest cudownie, jesteście nowym stworzeniem, Bożymi dziećmi jesteście. Ale to nie jest koniec pracy Boga i Ducha Świętego w waszym życiu. Ciągle rozwijamy się i mamy się rozwijać i mamy wzrastać tak, abyśmy mogli być wzorem dla innych, przykładem dla innych, abyśmy innych zaczęli prowadzić i nauczać dróg Bożych, którymi sami chodzimy. Zdeterminowani, dołóżcie wszelkich starań, zróbcie wszystko, aby wasza wiara była uzupełniona o te przymioty, o te rzeczy, a 7 ich tam wymienia w swoim liście. Czyli też podejmujmy te dobre, właściwe decyzje. Nie mówię, że zawsze łatwo jest przebaczyć. Ale tu nie ma alternatywy, jeżeli chcemy duchowo wzrastać. Amen. Jeżeli nie ma w moim sercu przebaczenia, moje modlitwy nie będą wysłuchiwane. Tracę relację z bliskości z Bogiem. Nie mówię zbawienie, bliskość. A diabeł to na pewno wykorzysta. Na pewno. Bo wrzuci za tym nieprzebaczeniem rozgoryczenie,
złość, a może nawet gorsze rzeczy. A więc podejmuj dobre decyzje, które są zgodne z Bożym Słowem. Nie idź na kompromis. Nie mów, ja nie mogę. Wiecie, jak ten człowiek powiedział? Ten go prosi, daruj mi te 100 denarów. A on go wrzucił go do więzienia. Tam nie jest, że on nie mógł, on po prostu nie chciał. Podjął decyzję. Przebaczenie przede wszystkim opiera się na fundamencie decyzji, woli. Jeśli chcę wzrastać, jeśli chcę czynić postępy, muszę popatrzeć uczciwie do mojego serca, do mojego wnętrza, powiedzieć: Duchu Święty, przyjdź ze swoim światłem i pokaż mi, w którym miejscu jestem, jak ja wyglądam. Ja chcę być gotowy, kiedy Ty przyjdziesz. Ja nie chcę być zawstydzony, kiedy Ty przyjdziesz. Albo nie chcę być zostawiony, kiedy przyjdziesz. Ja chcę mieć z Tobą relację. Chcę chodzić z Tobą. I muszę Wam powiedzieć, że Duch Święty nie odmówi nam swojej łaski. I nie odmówi nam swojego działania. Ale nas w tym względzie pobłogosławi. Kolejna rzecz, bądźmy posłuszni Słowu Bożemu. Wiecie, duchowy wzrost nie jest czymś takim tajemniczym. On wynika z prostego, codziennego posłuszeństwa dla Jego Słowa. I sami widzimy, że kiedy stajemy się posłuszni Słowu, nabieramy duchowej siły, mamy pokój w swoim sercu, mamy radość Ducha Świętego w swoim życiu. A więc duchowy wzrost jest czymś bardzo praktycznym, co wynika z faktu posłuszeństwa dla Słowa Bożego. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie? Jeden z pastorów niedawno mi mówi: wiesz, w naszej rodzinie moja ciocia ma 80, coś pod 90. Przyszedłem do niej do domu, ona powiedziała tak: dałam się ochrzcić. Jest w kościele ewangelickim, dałam się ochrzcić. Jak to, ciociu? Zawsze uważałaś, że już byłaś ochrzczona jako niemowlę. Jest wszystko okej. Ale kiedy czytałam słowo Pana, może go czytała niejednokrotnie, niejednokrotnie słyszała, ale ciągle z tym słowem nic nie robiła. Ale mówi, kiedy ostatnio czytałam słowa, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, zbawiony będzie. I została ochrzczona. Taka prosta rzecz, oczywista rzecz, ale jakżeż ludzie z tym wielokrotnie się zmagają, aby ją uczynić, kiedy rzeczywiście szczerze uwierzyli w Boga. Ale tu jest cała gama tego wszystkiego, co Boże Słowo nam mówi. Duchowy wzrost potrzebuje czasu. To wszyscy rozumiemy. Nikt nie będzie żądał, żeby Milenka sama o własnych siłach wyszła tutaj na górę. I wcale nie jesteśmy zawiedzeni tym, że została tu przyniesiona. Ale za 2 lata będziemy oczekiwać, że ona będzie tymi nóżkami, wiecie, tam spinać się po tych schodach. No nie tutaj już, tam. Ale to wymaga czasu. I Bóg daje nam czas, kochani. To nie jest tak, że Bóg stawia przed nami nowonarodzonymi jakieś niebotyczne rzeczy. Chociaż czasami już w momencie nowonarodzenia, później decyzji o chrztu, będziemy musieli walczyć o swoje zbawienie. O to, żeby trwać wiernie przy Panu. No bo jeżeli zostaniesz wyrzucony z domu za to, że idziesz do chrztu. A takie przypadki są, że młodzi ludzie są wyrzucani z domu. Prawda? Albo rodzice przeklinają swoje dzieci, kiedy decydują się iść za Jezusem według Ewangelii i właśnie rodzice ich przeklinają. Mówiąc, obyś była taka i taka, w rowie leżała. Wiecie, straszne rzeczy. Ale wtedy ktoś
Ten człowiek musi stanąć i powiedzieć: źródłem mojej siły, mojego życia jest mój Zbawiciel Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy oddałam mu swoje życie, on powiedział: nigdy mnie nie zostawi, ani mnie nie opuści. On jest zawsze ze mną i przy mnie. A kiedy jest mi tak ciężko, że już nie mam siły, aby powłóczyć nogami, on bierze mnie na swoje ręce, przytula mnie do piersi i przenosi mnie przez te najtrudniejsze momenty. Ja wierzę, że takim jest nasz Pan. Takim jest nasz Pan. Potrzebujemy czasu. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, abyście byli silni w waszym kroczeniu z Bogiem. List do Hebrajczyków: biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, a staliście się takimi, iż wam znowu potrzebne jest mleko, a nie pokarmu stałego. Co to znaczy, że Pan oczekuje wzrostu, daje nam czas. Kochani, miarą duchowej dojrzałości nie jest to, ile wersetów na pamięć znamy z Biblii i wiemy, co gdzie jest napisane, chociaż to jest dobre, ale to nie jest miara duchowej dojrzałości. Wiecie, że diabeł też nawet cytował Pismo. To nie jest miara duchowej dojrzałości. To są dobre rzeczy. Miarą duchowej dojrzałości jest ta codzienna postawa, jaką zachowuję w różnych okolicznościach, kiedy postępuję tak, jak mój Pan Zbawiciel tego oczekuje, kiedy postępuję tak, jak właśnie On postępował, tak jak On nauczał, kiedy okazuję miłość tym, którzy mnie nienawidzą, kiedy błogosławię tym, którzy mnie przeklinają, kiedy okazuję dobroć i miłosierdzie dla innych, liczy się, jaki jestem na co dzień, i to świadczy o tym, czy dojrzewam, czy nie. Jeśli nie doznajemy takiej przemiany, to znaczy, że co najmniej stoimy w miejscu. Ty wierzysz? Pamiętacie, co tam dalej jest napisane? Ty wierzysz? Pisze Jakub. Diabeł też wierzy. Tylko nic się nie zmienia. Nic. Wiecie, jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Boga, miłuje Boga, a żyje nieporządnie, niewłaściwie, to jest napisane wyraźnie. Mamy wzrastać. Mamy doznawać przemiany. I w momencie nowonarodzenia człowiek doznaje Bożej przemiany w swoim życiu. I to widać, i ludzie to widzą. To jest owoc działania Bożego w nas. Jeszcze dwie rzeczy i zakończę. Duchowy wzrost, to nie ja powiedziałem, ale ja się w 1000% zgadzam. Duchowy wzrost nie jest sprawą osobistą, niezależną od społeczności zboru. Takie myślenie jest wynikiem kultu indywidualizmu, pychy i zarozumiałości. Wiele, wiele lat temu ktoś to napisał. Rozumiecie? Nigdzie w Biblii nie jest napisane, że ktoś może duchowo wzrastać właściwie, jeżeli uważa, czy też lekceważy Kościół, społeczność. O tym mówiłem w Bielsku tydzień temu. Między innymi. Zwróćcie uwagę, że w Piśmie Świętym co róż w Nowym Testamencie jest napisane jedni drugim albo jedni drugich. Tak? Miłujcie jedni drugich. Możesz to okazywać tylko, kiedy jesteś w zgromadzeniu, w społeczności, w relacjach. Przebaczajcie jedni drugim. Znoście jedni drugich. Budujcie. Wiecie, Bóg, kiedy myśli o nas, o naszym duchowym wzroście, patrzy na nas jako na Kościół, zgromadzenie. Wiecie, dlaczego o tym między innymi mówię? Bo wielu ludzi są takimi elektronami i to... Odkąd jestem pastorem, czy to w Ustroniu, czy gdziekolwiek, to tak tacy ludzie, którzy gdzieś tak krążyli. Tam, 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 tam.
Powiem wam, to jest bardzo niebezpieczne. Bóg daje nam rodzinę duchową. Tak jak daje nam cielesną, daje nam duchową. Po co daje mi tą rodzinę? Po to, żebym wzrastał. Żeby mi czasami ktoś coś tam przytarł. Żeby czasami ktoś pomógł, podniósł. Jeżeli ludzie uważają, że oni mogą w domach się wspaniale budować, sami, z Bogiem, to są zwiedzonymi ludźmi. To są ludźmi, którzy będą podatni na kolejne zwiedzenia. I to mówię z całą odpowiedzialnością. Bo tu jest napisane, aby całe ciało, członki połączone jeden z drugim, całe ciało się buduje. A więc nie tylko, że nie korzystasz, ale też nie jesteś w stanie dawać to, co od głowy odbierasz, aby błogosławić i budować swój zbór. Dlatego jest napisane między innymi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych. A to tym bardziej, im bardziej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jaki dzień? Przyjścia Pana. Wiecie, to nie są moje słowa. To nie jest moja nauka, to jest słowo Pana. Rozwijamy się w Bożej rodzinie, jak dzieci w swoich rodzinach. Bóg nam dał zbór, miejsce. Różne rzeczy możemy przeżywać jako rodzina, ale zawsze możemy iść razem do przodu, gdzie musimy uczyć się praktycznych rzeczy. Miłości, prawda? Przebaczenia, cierpliwości, uprzejmości, dobrotliwości, nieoddawania tym samym. Tego uczymy się właśnie w rodzinie, w zborze. Jestem przekonany, że zbór jest darem od Boga dla nas. Jest darem. Więcej, jest środkiem Bożej łaski, tak jak słowo, modlitwa, post, zgromadzenie, wspólne zgromadzanie się, słuchanie nauczania, to są środki łaski, które Bóg daje każdemu z nas, abyśmy wzrastali. Abyśmy wzrastali. Dlatego On ustanowił w Kościele apostołów, proroków, nauczycieli, później starszych, diakonów. To wszystko ze względu na ciebie i na mnie. I ostatnia rzecz. Duchowy wzrost potrzebuje osobistych przeżyć doświadczeń z Bogiem. Wiecie, nie sądzę, że możemy wzrastać, jeżeli... Albo inaczej, kiedy człowiek rodzi się duchowo, zaczyna mieć społeczność, żywą relację z Bogiem. Słyszysz Boga, Duch Boży daje ci świadectwo, że należysz do Pana. Wiesz, że masz z Nim relację. Wiesz, że zostałeś wyrwany ze śmierci do życia, z ciemności do światłości. Wiesz, po prostu wiesz. Ale kiedy idziemy za Panem, moje doświadczenie nowonarodzenia i to, co przeżyłem w tym momencie, jest jednym tylko z doświadczeń, bo nasz Pan żyje. On ciągle, jak słyszeliśmy, jest ten sam. I ja mogę i On daje mi doświadczać siebie w różnych sytuacjach po to, abym wiedział, że On jest blisko mnie, aby moja wiara wzrastała. Dlaczego Dawid był gotów stanąć do walki z Goliatem? To nie stało się nagle, że Dawid przyszedł od owiec, nic tam nie przeżywał z Bogiem, prawda, tak trochę otrzepał się po tym, co po tych owcach było, prawda, i stanął do walki. Nie, on tam wydaje świadectwo swoich doświadczeń z Bogiem, kiedy był sam i pas owce, tak? On mówi tak, kiedy przychodził lew albo niedźwiedź, to ja biegłem za nim. Chwytałem go za grzywę. Tłukłem jego głową o skałę. I wyrywałem, co tam jeszcze z tego baranka zostało. Nawet jeżeli już nie żył, to mu wyrywałem, żeby tego nie brał. Ale wiecie, co on tam powiedział? Nie mówi, to moja siła sprawiła. On tam mówi przed walką z Goliatem, tak jak mój Bóg
dał mi odwagę, zwycięstwo i siłę. Tak teraz ten sam Bóg wyda tego nieobrzezańca w moje ręce. Doświadczenie Boga osobiste podnosiło i budowało jego wiarę, że kiedy przyszło większe doświadczenie i walka, on był gotów stoczyć tą walkę. Amen. Jeśli mam duchowo wzrastać, wiecie, ja lubię czasami, lubię, kiedy przeżywam różne chwile, odwracać się wstecz, w tym znaczeniu nie, że żałować, ale przypominać sobie spotkania, doświadczenia mocy Boga w moim życiu, które mnie zapewniają o tym, że On ciągle jest żywy i obecny w moim życiu. I wtedy, kiedy na to patrzę, to mnie podnosi i to daje mi siłę, aby iść dalej i biec dalej i służyć Bogu dalej. Wiecie, Abraham czy Jakub budowali ołtarze i nazywali je. Kiedy złożył Izaaka na ołtarzu, pamiętacie, kiedy Pan znalazł baranka, jak nazwał tą górę? Na górze Pana jest zaopatrzenie. On doświadczył Boga. Ilekroć patrzył w tamto miejsce, przypominał sobie tą sytuację, on mówi, doświadczyłem tam Bożego zaopatrzenia. Bóg dał zastępstwo. Kochani, Bóg dał zastępstwo za ciebie i za mnie. Nikt nie musi ginąć i umierać. Bóg okazał łaskę. Jego Syn zawisł na krzyżu za ciebie i za mnie, abyśmy mogli żyć i dzisiaj uwielbiać Boga. I abyśmy mogli oczekiwać z radością na przyjście Pana, ale chcemy być do tego przygotowani. Dlatego Jezus mówi, czuwajcie i módlcie się. Czuwajcie. Pilnujcie swojego życia. Piotr tak pięknie mówi, gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. I taki fajny plakat jest, jak dziecko kosztuje, nie wiem, takie kremówkę jakąś, prawda, i tam jest ten, i zakosztowaliście, że dobry jest Pan. On jest dobry. Kochani, to było słowo, które było w moim sercu, aby je dzisiaj przekazać. Myślałem o nim, modliłem się, kiedy jechałem do Bielska tydzień temu, też o nim myślałem, co powiedzieć dzisiaj. I mam nadzieję, kochani, że odbieracie to jako to pragnienie, ogromne pragnienie budowania siebie nawzajem. Abyśmy byli zachęceni, budowani, abyśmy powstali w Jego mocy, w Jego słowie, tak, aby On mógł ciebie i mnie jeszcze bardziej błogosławić, a przez ciebie i przeze mnie błogosławić Kościół i błogosławić tych, którzy są na zewnątrz, którym jesteśmy winni głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Powstańmy, aby się modlić.